Kultury zdobywa swój nowy przyczółek, rozdając po pierwsze swój organ prasowy, czyli Kurier Kultury. Jak widać, chętni są. Nie ma polityki. To są jakieś wydarzenia. Może na coś pójdę. Naprawdę bardzo pozytywnie. Kurier Kultury, proszę Państwa. Kto jeszcze dzisiaj nie czytał? Proszę bardzo, nowe wydanie. Proszę bardzo, może dla Pani. Proszę bardzo, może Pani chce. Myślę, że wszystko się wyjaśni w najbliższy weekend, kiedy Republika Kultury oficjalnie się otworzy. Wiadomość od Republiki Kultury. Przepraszamy bardzo, muszę coś ogłosić. W ramach rewolucji już dzisiaj przejęliśmy jeden z symboli Europejskiej Stolicy Kultury, czyli klomb w tym kształcie w Parku Poniatowskiego. A co się wydarzy, to zobaczymy za parę minut. Dzisiaj w ten tajnej szwalni szyliśmy tajne stroje. W końcu przejmujemy, Republika przejmuje Łódź, więc musimy ważne osobistości w odpowiedni sposób ubrać. W namiocie mieści się esencja tego, co chcemy zrobić w Łodzi. Czyli chcemy zaszczepić w ludziach kulturę, chcemy stworzyć swoistą Republikę Kultury, chcemy, żeby ludzie z niej korzystali jak najwięcej i jak najbardziej promowali samo miasto poprzez kulturę. Czuję, że nastały nowe rządy od dzisiaj, także myślę, że Łodzianie odczują nową władzę i zmianę w Łodzi, jeżeli chodzi o rządy kultury. Pan jest bez paszportu, powinien mieć taki paszport, który upoważnia z Republika Kultury. Skoro pan wszedł, pan się w ogóle jak nazywa? Hubert Barański. Po podaniu imienia paszport ukazuje się tutaj w naszej badżarce. Następnie do tajnej maszyny dziurkującej. Później smycz, żeby było na czym to nosić, oraz pakiet informacyjny. I w ten sposób jesteśmy już obywatelem Republiki. Pani Anna Wesołowska, witamy w Republice. Żeby dostać koszulkę, trzeba odpowiedzieć na pytanie i to wcale nie łatwe. A żeby odpowiedzieć na pytanie, trzeba przeczytać Kuriera Kultury, więc efekt jest. Na pytania po prostu o kulturze, tak? Dlaczego to jest teraz w Łodzi? No i dostałyśmy koszulki. Było zdobycie tej koszulki, o to. Tak. I mamy ją. Kto w którym roku i skąd pochodził, kto wymyślił konkurs na Europejską Stolicę Kultury? No dziewczyny, odpowiadamy. Z Grecji, 25 lat temu. Melina Mekulik. I super. Myślę, że jesteśmy miastem kultury, że to jest jakiś taki stempel, który też powie tym, którzy czasem nie wierzą w to, że jesteśmy miastem kultury, że rzeczywiście jesteśmy, bo to chyba nam Łodzianom jest potrzebne. Kultura na co dzień nas otacza, więc jeżeli Republika Kultury ją przejęła, to bardzo dobrze. Widzę, że wszyscy na stoiskach są zadowoleni, poznają ofertę placówek kulturalnych i myślę, że to zmierza w dobrym kierunku. Myślę, że ludzie kupują właśnie tę ideę, chcą się pod nią podpisywać i niesią dalej w świat. Że Łódź zostanie tą Europejską Stolicą Kultury. Co tam studiujesz? Ja jeszcze nie, chodzę do liceum. Nie, dzisiaj budujemy stereotyp Łodzi, jutro będziemy go burzyć. Szara, brudna, okropna, tak się...
przyjeżdżają tu same meliny, same kluby, gdzie są jakieś agresywna młodzież się bawi w ogóle, a tak wcale nie jest. Jestem studentem historii specjalizacji regionalnej i tutaj właśnie odkrywamy te piękne miejsca Łodzi. Naprawdę jest ich całkiem sporo i można śmiało pokazywać je w całym świecie. Można malować po puzzlach, zostawiać swój ślad jakby poparcia dla Łodzi. Kultura rządzi tylko w Łodzi. A dlaczego? Wystarczy się rozejrzeć dookoła. Ostatni weekend w Łodzi, kolejny weekend w Łodzi, aż się boję, co pomyślę, co następny weekend. It's all about living life. It's not about the moment, so take your breath away, or his breath away, or my breath away. Like, you know, or my breath, as in breathing, it's a moment, what do take your breath away, as in, like, just enjoy it. Live life, that's what I'm saying. Represent England, West Yorkshire, baby. Can you explain me what's happening here? This is the Republic of Culture. We are supporting Łódź as the candidate for the European Capital of Culture in 2016. You can get a passport and a postcard from the Republic of Culture. Za 15 minut burzymy stereotyp. Trzecią koszulę chcę zdobyć. Odpowiedział na trzy pytania. Udało mi się, znaczy, że trochę wiedzy mam. Jesteśmy najlepsi, koncentrujemy się generalnie na pracy, a nie na obserwowaniu konkurencji. Konkurencja obserwuje nas i ściąga. To diabolo. Wywodzi się to ze starożytnych Chin, ma to ponad 4000 lat. Kiedyś to było używane jako broń, było to z gliny, tu się w środku paliło i tacy Chińczycy rozpędzali to i wyrzucali to za mury. Najważniejsze jest, ja wiem, praca tutaj w odpowiednich płaszczyznach i rozpędzenie tego, czyli żeby to w ogóle zadziałało, to trzeba to napędzić, prawda? To się cały czas musi kręcić na tym sznurku, jak się rusza jednym kijkiem, no to diabolo nam się kręci, jak już nam się kręci, to możemy robić jakieś tam pierwsze ewolucje. Zapraszamy serdecznie na oficjalne burzenie stereotypu Łodzi. Powstaje na pewno jakaś forma ekspresji odnośnie święta Łodzi. Farba poszła najpierw kontur mazakiem, a potem farba i potem już tak jakoś poleciało. Rysowaliśmy herby Łodzi, takie jak kolega ma na bluzce. Taki. To, co jest najcenniejsze w Łodzi, to właśnie ludzie, tak? Niesamowici, nieprzeciętni ludzie z wizją, z pomysłami, którzy w sposób nieprzeciętny patrzą na rzeczywistość. Jest dużo porządnych ludzi w tym mieście, naprawdę. To jest nasze miasto i... Bo jest ładna. Podoba nam się. Warszawa jest dumna ze swojej starówki, a praktycznie cała Łódź to jest starówka. Wreszcie Łódź może się pokazać w całym świecie i że ludzie mogą się zapoznać z naszym miastem, poznać je lepiej, no i zapraszam do Łodzi.